Witam serdecznie. W jednym z odcinków programu Big Brother padły kiedyś takie słowa: w życiu twardym trzeba być, a nie miękkim. To zdanie obrazuje bardzo dokładnie jedną z trudności związanych z okazywaniem uczuć. Mam tutaj na myśli dawanie sobie prawa do okazywania i odczuwania jakichkolwiek uczuć. Korzenie tego tkwią w przeszłości, często w okresie dzieciństwa. Istotne przy tym jest to, że mój oraz twój sposób działania opiera się na pewnych mechanizmach, świadomych albo nieświadomych. Dotyczy to również i sfery uczuć, które będąc nieświadome, często domagają się ujścia na zewnątrz, na przykład za pomocą reakcji ciała. Co jeszcze jest ważne dla tej części filmu? Nie ma dobrych ani złych uczuć. Są tylko uczucia przyjemne albo nieprzyjemne. Ta prawda chociaż jest banalna, to jednak nie zawsze jest dla każdego oczywista. Wydaje nam się, że niektóre uczucia są dobre, niektóre złe. Wspominałem już wielokrotnie o dziewczynkach, które powinny być grzeczne, nie złościć się, i o chłopcach, którzy nie płaczą. Natomiast tak naprawdę nie ma dobrych i złych uczuć. Są przyjemne i nieprzyjemne, ponieważ uczucia zawsze pokazują tobie jakiś stan. Zawsze o czymś cię informują, mając więc funkcję typowo informacyjną. Jak sądzisz, czemu rezygnacja z podziału uczuć na dobre i na złe ma takie ogromne znaczenie? Jednym z powodów, dla którego określenie własnych uczuć jest tak trudne, to nabyte w drodze doświadczeń prawo do uczuć i zachowań. Jeżeli przestaniesz dzielić uczucia na dobre i złe, dasz sobie prawo do odczuwania wszystkich uczuć. Ewentualnie, być może, będziesz musiał nauczyć się radzić sobie z tymi uczuciami, które są nieprzyjemne. Proponuję tobie teraz ćwiczenie, żebyś zastanowił czy zastanowiła się, co myślisz o swoich uczuciach. Jakie masz przekonania związane ze swoimi uczuciami? Zastanów się, przeczytam pewną listę, a ty ją uzupełnij swoimi zdaniami. Dziewczynki się nie złoszczą, chłopcy nie płaczą, tylko się nie denerwuj. Nie złość się, złość piękności szkodzi. To naprawdę nie boli. Przewróciłaś się? Chodź, pocałuję, to przestanie boleć. Zamknij się w pokoju, aż się nie uspokoisz. Czy znasz jeszcze inne słowa, które są podobne, inne zdania? Jeśli tak, przypomnij sobie to, co ci przychodzi teraz do głowy. Oglądając kolejny film na temat uczuć, już pewnie wiesz, że te uczucia, które są nagromadzone bez możliwości wylania się na zewnątrz, budzą wielkie napięcie, a to oznacza, że nie jest ważny rodzaj uczucia, tylko napięcie, które te uczucia powodują. Ciśnienie nagromadzonych uczuć rośnie niezależnie od tego, czy uważamy je za dobre, czy za złe. To nasze doświadczenia doprowadzały do podziału uczuć na dobre i na złe. Jednak ktoś pomylił kompletnie etykietki, pod którymi zaszufladkował te uczucia. Etykietka dobre uczucia oznacza tak naprawdę uczucia, które możesz okazywać, a złe uczucia to te, których okazywać nie masz prawa. Problem nie dotyczy jednak tak naprawdę etykiet, które nadano twoim uczuciom, ale tego, co w związku z nimi odczuwasz i jak je okazujesz. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek zauważyłeś, że zarówno dobre, jak i złe uczucia gotują się tak samo, kiedy nie zostaną uwolnione, czyli przeżyte. Czy może zaczynasz już dostrzegać, że rozwiązaniem jest danie sobie prawa do odczuwania wyrażenia uczuć? Załóżmy, że nie ma już podziału uczuć na dobre i na złe, a to sprawia, że akceptujesz je, dając im ujście, niezależnie od tego, do której kategorii dotychczas należało. Twoja rola polega wyłącznie na tym, byś bezpiecznie opuścił, wypuścił to wzrastające napięcie, byś dał upust temu wzrastającemu ciśnieniu. Przyjęcie, że nie ma dobrych ani złych uczuć, pozwala te uczucia zaakceptować, przyjąć, a dzięki temu również pozwolić im przeminąć. Tak naprawdę, jeśli nie ma podziału na dobre i złe uczucia, to twoja rola polega wyłącznie na tym, powtarzam, by bezpiecznie spuścić to wzrastające ciśnienie. Ta droga to tak naprawdę trzy kroki. Pierwszy krok to nawiązanie kontaktu ze swoimi uczuciami. Drugi krok to danie sobie prawa do tego, co w tym momencie odczuwasz. A trzecie to pozwolenie na to, by to, co czujesz, przeminęło samo bądź z twoją pomocą. Kiedy zauważasz, że nie ma już dobrych i złych uczuć, być może dostrzegasz, że tak naprawdę istnieje inny podział uczuć, na te uświadomione i te podświadome.
To, z czego nie zdajemy sobie sprawy, jest zepchnięte do podświadomości. Jest dzięki temu przez to zdecydowanie groźniejsze. Wyobraź sobie, że możesz coś z tym zrobić. Zastanów się, w jaki sposób działasz pod wpływem emocji. Rozwiązaniem staje się uświadomienie sobie swoich uczuć. Dlatego będę Ciebie zapraszał do nawiązania z nimi kontaktu. Ale to już w następnym filmie. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia.